Siemano, tu Żakal z tej strony, witam Was na moim kanale i witam Was na szybkich rozpakach. W szybkich rozpakach w miniserii Tajemnicze Szybkie Rozpaki, część trzecia. Teraz będzie druga rozpaka z tej miniserii i na drugi rzut leci do poprzedniej myszki, która tutaj leży. O, widać, czekajcie, tu może ją położę, będzie lepiej widać. Do kompletu, do myszki mamy RX75, czyli mechaniczną klawiaturkę, wiadomo, dla graczy. Anti-ghosting oczywiście ma marka Natek Genesis. I oczywiście switche Cherry MX Black. Znaczy, mam nadzieję, że to jest Cherry MX Black. Jest napisane tylko Black, ale zobaczymy. Coś tam nam lata. Zaraz sobie obejrzymy tutaj. Jest polski opis. Marzy mi się. Jest. Tak. Najwyższa jakość. Trwałe przełączniki klawiszy. Funkcja anti-ghosting dla większości klawiszy. Funkcja blokowania klawiszy Windows i multimedialne klawisze funkcyjne. Widzicie polską? O, tu polska. Polski opis. 60 gram Punctation Force. No, czyli tak, Cherry MX Black. Rozmiar klawiatury 450x164x39. Długość kabla 1,8 metra. 12 multimedialnych klawiszy i 104 klawisze na klawce. 50 milionów uderzeń. Rubber coating, czyli taka pokryta gumą. Właśnie to mnie bardzo ciekawi, jak to wygląda. Czy to jest coś podobnego do tego, co było na myszce? To na myszce mi się bardzo podobało, więc jak będzie tak podobne, jak to, co jest na myszce, to komplecik będzie ładnie do siebie pasował. Bardzo ładnie, rzekłbym nawet. Także dobierzemy się do pudełeczka. Zobaczymy, co tam jest w środku. Jak się otworzy, to tak się prezentuje środek. W folijce. O, jest. Najważniejsze narzędzie. Uchwyt do wyciągania klawiszy. Jest oczywiście instrukcja obsługi szybka. I powiem Wam, że pasuje bardzo ładnie do myszki. Bo klawiatura jest gumowana. Klawisze mają takie, kurde, jeszcze tego nie widziałem. No dobra, już pokazuję. Podjarka. Jarka podjarka. Klawiatura prezentuje się. Oplot taki sam jak myszka, czyli czerwono-czarny, bardzo fajny. Wtyczka mniejsza tym razem. Za to klawiatura, co ciekawe, są. Dobra. Jest gumowana, ale jest trochę inaczej niż tam na myszce. Jest taka, już to będziecie mogli zobaczyć. Jest taka mała morka, nie? Ale wygląda kozacko, fajnie. Głośność klawiszy? Nie, no trochę ciężej. Trochę ciężej. No, trochę ciężej niż moje, ale stukają chyba ciszej, cholera. Znaczy to dobrze. No, klawka długa, chyba trochę dłuższa od tej mojej. Sprawdźmy ile. Centymetr, to nie dużo dłuższa. No i tak, ciekawostka. Oczywiście znaczniki na F i na J są na kablach, znaczy na kablach, na klawiszach, ale spójrzcie, mam nadzieję, że to będziecie mogli zobaczyć. Na każdym klawiszu, może najpierw powiem, żebyście mogli wiedzieli, na co patrzeć. Na każdym klawiszu są takie rożki porobione i powiem Wam, że wygląda to całkiem fajnie. Oczywiście bardzo mi się podoba czcionka użyta na klawiaturze. Spójrzcie, jak wygląda czcionka i zobaczcie, na każdym klawiszu jest taka. Na takim rożku jest taka rameczka, kawałek takiej ramki, nie? Taki narożnik, nie wiem, rożek, jakby to nazwać. Wygląda naprawdę fajnie. Ciekawy jestem funkcjonalności tego, czy ułatwia to rozpoznawanie klawiszy do pisania i tak dalej. Oczywiście tutaj logo Genesis, numer, lock, caps lock, scroll i win, klawisz, blokowanie klawisza win, funkcyjny, gdzieś tu mamy funkcyjny, tu mamy klawisze. Tu mamy funkcyjnego, tak. Tu mamy klawisze multimedialne. Widać je w ogóle, tak pokazuję, a nie widać. Klawisze multimedialne. Tu mamy blokadę Windowsa. A gdzieś jest tu głośność, tu wyłączenie. Tab, tralalap. No to co? Rozwijmy. A, może z tyłu jeszcze. Obejrzyjmy ją z tyłu, jak to wygląda. Kabel wychodzi bezpośrednio, nie ma jak go tutaj, nie ma wpinki żadnej tej dalej, nie ma jak schować. Nóżki gumowe dość szerokie. Oj, takie, no nówka sztuka, wiadomo.
taka wysokość. I tutaj mniejsze, znowu pokazuję, tu mniejsze, tu trochę większe, za to tutaj jeszcze nóżka i nóżka i tak dalej. Tu oczywiście można sobie poczytać. O, jaka mora wpadła. To przez te... Ciekawe. Ale daje. Fajny efekt robi. No. I zajrzyjmy do... Podłączmy ją sobie, zobaczymy, jak może świeci ładnie. Jak klikają klawisze, jak się coś pisze. Myszkę może już odłączymy, podłączymy klawkę. Mam tylko jedną USB w klawiaturze mojej, więc za dużo nie podłączę naraz. A czekaj, żeby mój mikrofonu mi nie zdjęło. To musimy tu kabelek przełożyć. Myszkę już pożegnamy. Tak, a teraz podłączymy sobie klawkę. No i co? No, klawka działa. Tylko czy tu, z tego co mi się wydawało, to chyba było jakieś, czy nie było? Może nie było. Tak się wydaje, że coś białe. Takie białe tło jest pod spodem. Także klawka. Coś tam widać, że się dzieje na ekranie. No, bardzo fajne. Numer lock. Ach, jak się świeci. Scroll lock, caps lock. I funkcyjny blokada Windows. I mamy odpalone wszystko na niebiesko. Diody się świecą. No i co? To by było na tyle chyba, bo tutaj nie mamy żadne podgłaśnianie, przyciszanie. O, jest, działa. Play, stop i tak dalej. Tu wyciszanie całkiem. No, 80 zostawmy, bo ja tak lubię na 80. No, no i tak. Bardzo fajna. Myślę, że też popiszę sobie na niej kilka dni. Ciekawi mnie 60 gramów. No, plus debele, sorry. Ciekawi mnie nacisk 60 gramów na nią. Nie wiem, czy ona ma podświetlenie, czy nie ma. Może nie ma, bo nie widzę na tym. No, jeśli będzie miała, to wam powiem później, ale za to tam na obrazku jest na czerwono światełko. Zobaczcie, tu jest na czerwono, nie? A ja mam na niebiesko. Może tu też się da coś zmienić. Aplikacja może jakaś do niej jest, to się pobawię, zobaczę, dam znać później. Ciekawy mnie nacisk tego klawisza jednak, troszeczkę cięższy, jak się będzie pisało, a wydaje mi się, że jak będę pisał, to będzie trochę ciszej, chociaż moje są redy, które podobno powinny być cichsze. No, to co? To by było na tyle. Oglądaliśmy na Teka Genesisa klawiaturkę mechaniczną RX75. Oczywiście dla graczy. Czarne klawisze, czarne switche z antighostingiem i fajnymi rożkami na klawiszach. No, to by było na tyle. Dzięki za uwagę. Zaraz wracamy z następnym akcesorium.